Witam, jesteśmy dzisiaj w hotelu Mercure w Zakopanem. Jest to bardzo dobra siłownia tutaj umiejscowiona na dość dziwnych warunkach, bo rzadko się zdarza, żeby w hotelu była prywatna siłownia. Za pomocą mojego tutaj widocznego kolegi na plakacie Mirosława Obunowicza organizowaliśmy kurs na trenera personalnego. Ja dzisiaj trenuję z Justyną i z Mateuszem, bo mamy po godzinach sobie zrobiliśmy wieczorny trening. Rzuciłem hasło, chętnie się ze mną załapali tutaj na trenowanie. Justyna jest z Rzeszowa, Mateusz z Tarnowa, więc spotkaliśmy się w Zakopanem, wszyscy tutaj przyjezdni, że tak powiem, pół drogi. Ja zaczynam triceps francuskie do czoła ze sztangielkami, niezależnie ze skrętem w górnej fazie. Ma to na zadaniu jeszcze pobudzić tą głowę boczną. Ja tu próbuję pobudzać je z każdej strony. Coś tam mi się lekko pobudza, ale że tak powiem, marnie to wygląda. No, gdybym nie pobudzał, to by już w ogóle było marnie. Więc próbuję jako takich wszelakich sposobów. Na przestrzeni lat trochę ta ręka urosła, ale i tak bez szału. Jak ktoś genetyki nie ma, to bym się nie czarował, że coś tam się wydarzy konkretnego. No nie jestem pocieszający chyba, tak? Dzisiaj łączymy trening triceps, biceps. Drugie ćwiczenie na przemian stronne, zginanie przedramion w staniu. Widać tutaj nie w pełni się wpasowałem w kadr, ale to nie o to chodzi. Kamerka sobie gdzieś tam leży, ważne, żeby coś mniej więcej uchwycić. Masa zwyżkowała, brak treningu aerobowego ze względu na wcześniejsze gorące okresy. Teraz mi się za bardzo nie chciało pozbierać. Było trochę podjadania. No i waga poszła. No, jakoś tam ostatnio widziałem, że było nawet 123 kg. No, co za tym idzie? No, ciężałość, zmęczenie dodatkowe. No, trochę lepiej by było zrzucić tego balastu, chociaż tam za wiele tłuszczu nie ma. Następne ćwiczenia będzie widać tutaj, wiadomo, że w trójkę i z dość znaczną różnicą siły. Ciężko jest trenować, no ale jako, że adepci byli bardzo ambitni, no to też szybko tam nam te ściąganie ciężarów szło. Zrobiliśmy wyciskanie w wąskim uchwycie w suwnicy, połączone ze sztangą łamaną, taki niepełny ruch z delikatnym zatrzymaniem w górnej fazie. Ja tutaj chciałem wygenerować może bardziej taki szczytowy punkt napięcia, żeby ta ręka też zyskiwała może bardziej już tak na takiej może nie samym szczycie, tylko takiej talerzowatej, bardziej płaskiej postaci, żeby dopasować to do barku, bo no, bark zyskał na wielkości, a ręka dalej zostaje mała w stosunku do tego, co jest, tak żeby to jakoś w miarę dobrze wyglądało. No, staram się robić tak około 12-10 może powtórzeń z większym ciężarem. Nie schodzę poniżej tego pułapu, bo już dawno stwierdziłem, że ma to mały sens. Wolę lepiej podpompować. No, ciężary nie są duże, bo tutaj skończyłem na 20, to jest zginanie przedramienia, może 22,5 kg w staniu, w młotkowym uchwycie. I przeszliśmy później na przedramię, na chwycie. Także myślę, że oni jeszcze nie robili w takim ułożeniu dłoni. No, ma to sens, bo górna część przedramienia pracuje i wtedy możemy napięcie stałe utrzymać przy małym ciężarze, to jest chyba 4 kg. Dość fajnie to wchodzi. Wszystkim polecam.